Witam Was w pierwszym odcinku kursu elektroniki dla początkujących. Na początek zajmiemy się pomiarem napięcia. Mam tutaj baterię. Na niej, jak widzimy, napisane jest, że posiada ona napięcie o wartości 1,5 V. Sprawdzimy, czy tak jest w rzeczywistości. Do pomiaru napięcia niezbędny nam będzie multimetr, czyli cyfrowy miernik uniwersalny. Podpinamy do niego sondy. Sondę czarną podpinamy do złącza COM. Sondę czerwoną podpinamy do złącza oznaczonego dużą literą V. Będziemy mierzyć napięcie stałe, więc ustawimy nasze pokrętło w tym zakresie V z prostą kreseczką. I odpowiedni zakres. Zakresy mamy takie: 200 mV, 2000 mV, czyli 2 V, 20 V, 200 V i 1000 V. Napięcie nominalne baterii to 1,5 V. 1,5 V to zakres, który mieści się do 2 V, czyli pokrętło ustawiam na 2000 mV, czyli 2 V. Teraz sondami dotykam obu biegunów baterii. Czerwoną sondą dotykam bieguna dodatniego, czarną bieguna ujemnego, minusowego baterii. Zmierzone przeze mnie napięcie to 1595 mV, czyli prawie 1,6 V. Co się stanie, jeżeli zmierzę bieguny odwrotnie, czyli czarną sondę przyłożę do bieguna dodatniego, a czerwoną do bieguna ujemnego. Sprawdźmy. Także otrzymałam wartość zbliżoną do 1600 mV, jednakże wynik otrzymałam z minusem. Ten minus jest dla nas nieistotny, dla miernika także nie ma on znaczenia. Pamiętajcie, aby po zakończeniu pomiaru wyłączyć miernik. Jeżeli chodzi o naszą baterię, znaliśmy jej napięcie nominalne, czyli 1,5 V. Czasami jednak musimy dokonać pomiaru napięcia, gdy nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Ja mam tutaj akumulator żelowy. Oczywiście jego napięcie i parametry są opisane z drugiej strony, ale przypuśćmy, że nie znam napięcia nominalnego mojego akumulatora. Zakres miernika ustalam na najwyższy zakres, czyli w moim przypadku będzie to 1000 V. Ustawiam miernik na 1000 V i sondami dotykam wyprowadzeń mojego akumulatora. Na wyświetlaczu pojawiło się cyfra 7, czyli nasz akumulator ma napięcie około 7 V. 7 V, czyli ustawiam na zakres do 20 V. I ponownie dotykam sondami wyprowadzeń akumulatora. Napięcie mojego akumulatora to 6,49 V. Sprawdźmy jeszcze, wyłączę miernik. Sprawdźmy jeszcze, czy rzeczywiście takie jest napięcie nominalne. Napięcie nominalne na moim akumulatorze to 6 V.